Także proszę Państwa, wiadomości dnia, środek czystości na dnia wiadomości. Polega na niszczeniu właśnie tych mocnych skał, jeżeli taka możliwość istnieje, żebyśmy wtedy wiercimy otwory, ładujemy najczęściej materiały wybuchowe o odpowiedniej sile i po odstrzeleniu tego następuje zniszczenie tych skał. Jeżeli nastąpi zniszczenie, to wtedy można wywołać wstrząs, ale on będzie prowokowany. Także proszę Państwa, dzisiaj kolejny dzień Warszawy, którą nazywają niektórzy Wielką Wiochą na Płocie. Wielka Wiocha na Płocie. Warszawa, groch z kapustą. No i po prostu stosownie do tego my tu artystycznie, dydaktycznie, psychologicznie pokazujemy, na czym ten groch z kapustą polega. Na zakręcie, jak ten ONR idzie, na zakręcie przy świętej Annie, no to pochód zamiast nosami, nosem do przodu, to patrzą się, że tu koncert jakiś za darmo jest. Borysia powiedziała, że jest koncert za darmo. I tak do przodu. Prowadzimy tą kontrolę i badanie stanu naprężeń w wyrobiskach korytarzowych, które są wykonywane, w wyrobiskach ścianowych czy wyrobiskach komorowych, tak jak jest to w KGHM-ie Polska Miedź. Natomiast nie prowadzi się tego stanu naprężeń w wyrobiskach już mających, że tak powiem, dłuższy okres swojej żywotności, czyli wykonanych wcześniej, oddalonych od miejsc, w których prowadzi się eksploatacja. Takim przykładem może być tomknięcie, które miało miejsce, jeśli dobrze pamiętam, albo budżet, to jest taką wielowiarną na kopalni tego, co powiedział, a jednak nie do przodu. Stał już stos. Klechy, które potem też to drugie przykazanie wyrzuciły, klechy, wniosły stos, podpaliły ogień, jego tam wcześniej umieścił, siedział król, który go bronił, ale bał się o swoją skórę i patrzył się król jak płonie Jan Hus. Pewne sprawy dotyczące, no powiedzmy, związane z tym sprzętem, tutaj mamy tych judaszów prowadzenia tej działalności duży, to co mówią, to co mówią w sekundzie, wywracają wszystko, odwracają kota ogonem, a nie wolno. W wyniku właśnie tego wstrząsu wywołanego w znacznej odległości, bo jak mówię, 4 km, doprowadziło to do zniszczenia, podsadzenia tego Warszawa jest, można powiedzieć, takim miejscem przejściowym, bo nawet uciekinierzy, jakby można było powiedzieć, nie chcieli tu na stałe, uciekinierzy. Okazało się przy okazji, wyszło szydło z worka, że Warszawa nie chciała tu nikogo przyjąć. No bo wiadomo, że skoro sami warszawiacy ze sobą mają problemy, a oczyszczacze, wyczyszczacze kamieni rejsowali, grasowali dla siebie. To było 10 po 2, 3, 4 mieszkania, czy to jeżeli chodzi o męża tej całej Bronkiewicz. No to same złodziejki, same przy dystrybucji dóbr. To więc też to dotyczy galerii, bo te osoby, które tam się kręcą, to zawsze coś skupną dla siebie, prawda? Gdy pracują przy dystrybucji dóbr. Wszystko jest nieuczciwe, wszystkie żebraki moherowe, biegające drzwiami, trzaskające, kradną. To łatwo powiedzieć, że na Lenina Warzewicz, co trojka powiedziała, odnośnie
ale kotletów schabowych, tak. A kto to by nie wziął? A kto to by nie wziął? Ale sama była wściekła, że te kotlety schabowe ma coraz cięższe i poskarżyła się Magdalenie. Kierowniku, mówi, słucham pani Ewo, co pani chciała? Że kucharze przynoszą mi coraz cięższe kotlety schabowe, że ludzie się patrzą i ja stracę klientów. I ona zrobiła tam kontrole liczne na zapleczu, na kuchni, gdzie to mięso schabowe ginie. No, bo widzicie państwo, że tutaj rzeczywiście jest tak, że jest dziad na dziadu, gad na gadu, żebrak na żebraku, a tym moherowym żebraczkom wszystkim tak prostym zewsząd nędza, kiedy czas przyjdzie na księcia. No myśmy wystąpiły ostatnio w Muzeum Etnograficznym, jak zrobiłyśmy tę krótką pyskówkę, w której przegrały te dwie, obydwie moherowe żebraczki. Nie chcące być świętsze od papieża. Przegrały, bo króciutko, niecałą minutę, 45 sekund. I one się obróciły, bo zatkało. A przepraszam bardzo, gość w dom, Bóg w dom. Przepraszam bardzo, klient zawsze ma rację i słuchaj. Durna babo, nie kłam. Nie po 20 zł bilety, tylko po 6, bo ona myślała, że ona kogoś oszuka, a tutaj w internecie telefony podane, w internecie adres e-mailowy podany do dyrekcji, do sekretariatu Muzeum Etnograficznego. To już wczoraj było dwojone na te 3 telefony, od 18 do 19, żaden z tych 3 telefonów nie działa, bo one nie odbierają tego telefonu, czyli siedzą żebraczki i nic nie robią. No to jakżeby miały one nie wyskoczyć z tego siedzidła swojego na jakiś czas, zwłaszcza, że coś się dzieje, bo wernisaż. Niestety, wernisaż to jeszcze za godzinę. Pasteczka miała te zaproszenia, ale myśmy myślały, że to jest o godzinie 18, a to było o 19, no, ale jak takie żebraczki moherowe, jak takie skandale, no to... To zróbmy lepiej i one w tej krótkiej, jak to się mówi, pyskówce przegrały, bo ja mogłabym też się wycofać, jak Jan Hus powiedzieć, że wszystko to, co powiedziałam wcześniej, przed sekundą i w ogóle, że to, co powiedziałam wcześniej, jest nieprawdopodobne, wyrzekam tego, że już nie chcę, no to bym przegrała. A tak one przegrały te bardzo. Racji nie miały, dlatego się tak obracają. Ja dałam tempo zwolnione 4 razy do tyłu, żeby było widać, jak one się obracają, bojąc się prawdy, bojąc się też konsekwencji, co z tego może wyniknąć, bo przecież zawsze zostaną z pracy zwolnione. Jeżeli one pracują, powinny być grzeczne, powinny być miłe, stanowić reklamę, a nie antyreklamę. No tu w Muzeum Etnograficznym, a mówię, że można czasem podpaść raz, że tak starali się, a podpadli w 45 sekundach, prawda? Czyli jak to się mówi, w jednej symbolicznej sekundzie podpadli, czyli okazało się, że to, co do tej pory robili, było lipne, było nieszczere, nie wynikało z właściwych powodów, a to czasem jest tak, że człowiek, a to sąsiad, to i on, a to sąsiadka, to i on, dla koklasku, dla pieniędzy, dla sławy, czasem jak to ktoś zostaje aktorem czy aktorką, prawda, no to niezdolna, jak to w Ameryce zrobili artystkę z Madonną, o której Edyta Górniak powiedziała, że Madonna jest atalenciem, nie umie śpiewać, a na dodatek nie ma głosu. Edyta Górniak, która przecież Edytę Górniak, naszą kochaną cyganeczkę, wszyscy znają. Proszę Państwa, tu jest Saska Kępa, przecież przez Saskę karetka pogotowia jedzie, może żeby bardziej było słychać.
Proszę bardzo, proszę bardzo. Mało bym sobie kawy tu nie rozlała, byłby dramat. Naciskę, bym sobie kawę rozlała. Państwo widzieliście powodowane na przykład przebiegiem całej tektoniki. Także proszę Państwa, oglądałyście tu parę dni temu z Eszką, jak spalono Kuszta. Rzeczywiście, że 4 razy go przywoływano, że jeżeli nie by cofa swoich nauk i poglądów, to po prostu, no, śmierć. Ale nie powiedzieli mu, że przez spalenie na stosie, ale Kuszt chyba nie głupi. Dobrze wiedział, jak go nie mogą uśmiercić. No, dużo jedną, drugą, oczy wydłubać, bo to jak, proszę Państwa, nawet kiedyś w Anglo-Ameryce Białystok była wystawa tortur, to znaczy źle, wystawa narzędzi tortur i maszyn służących do torturowania w Muzeum Wojska Polskiego na Kilińskiego. 8 czy ile? Nie, 8 to jest Ośrodek Wojewódzkiej Animacji Kultury, a to było chyba 2-1, coś takiego na okrąglaczku. Ja bardzo lubię to miejsce, proszę Państwa, no i nie o to chodzi, bo mi chodzi o te tortury, nie? Także oglądałyśmy z Laskowską, jak spalono Husa, Jana Husa, Hus! Osiadaniem terenu życiowo dość niezaradny. Tych wstrząsowych już nie ma, jak zostały kłopoty zakończone. A co się dzieje w momencie, kiedy kopalnia jest zlikwidowana? Jak są zabezpieczone wyrobiska? I to było miejsce, do którego zachodziła się cała Warszawa. Była pracownia otwarta codziennie od godziny 5. Że jeśli Henryk Starzewski miał to nie prowadzimy, czyli tego budowlu nie ruszamy, to on po prostu nie następuje człowieka, czyli każdego, kto chciałby odwiedzić kompensację czy wybierania skały. On jest nienormalny. I teraz te wody będą wyciągały z 14 piętra druty, zlikwidują i potem zamówimy to jeszcze raz, wtedy kupi pralkę 1000 złotych taniej. Wyposażona w to będzie kosztowała 2. Oczywiście Mareczek to może tylko sobie na raty, bo jego stać kupić na raty, kto to by zapłacił 2000, ale to nie o to chodzi. Człowiek może kupić 10 rzeczy na raz, to wiadomo, że to człowieka nie następuje zawalenie. A jak jesteście śledzący, jak się ma, to wiesz. A to są chciwe, to w Warszawie, wiecie Państwo. Tutaj zarabiają, Warszawa jest na dorobku i ciągle tym wszystkim dziadom wszystkiego jest brak. Na dorobku. Dajcie im, zyśćcie nam, puśćcie nam, kryje Elejson. Zyśćcie nam, puśćcie nam, kryje Elejson. Zagrażały sąsiedniej kopalni, która prowadzi eksploatację. Jest taka bardzo ciekawa rzeźba lub nie rzeźba, portret częściowo namalowany na sklejce białej, jak pobielony, częściowo z twarzą wycięto ze zdjęcia. Poprzednie katastrofy w ostatnich kilkunastu, ale w kilkudziesięciu latach bardzo często pojawiały się w tym kontekście złowieszcze słowo metan, trzyma w ręku ptaszka. A niekoniecznie ptaszka strzał. Ludowego, takiego wyrzeźbionego, znaczy, ale ten ptaszek wystaje z lisa tego przedmiotu i został pomalowany przez Henryka Starzewskiego. Cały życie z dziełem Krasińskiego ptaszek pomalowany przez Starzewskiego i certyfikat na ten temat to, jest doklejony do jego ślady tej w ostatnich latach nie mieliśmy do czynienia z wypadkami śmiertelnymi związanymi z szczególnie zbiorowymi, związanymi z tąpnięciem. Generalnie to były jakieś tam, powiedzmy, zdarzenia również powiedzmy, gadaj no! Wygląda na to, chociaż jest przeklejony do